Siema, Simry, to jest kolejny odcinek na moim kanale z Red Dead Redemption 2, jest to 31 odcinek. No i co no, możemy zaczynać. Jesteśmy oczywiście w tym samym miejscu. Znaleźliśmy część naszego gangu, bo chyba nie wszystkich. Dostaliśmy jedzonko i możemy trochę spędzić czasu, kurczę, z naszą rodzinką, powiedzmy. Oh, look, there he is. Okay. How'd you folks find each other? What happened? Can somebody get me a cup of coffee or something? It was Mrs. Adler who saved us, Dutch. Oh. After the robbery in Saint Denis, she got us away from the camp before the Pinkertons turned up. No, proszę. Mrs. Adler no, miała and Mr. Smith zawsze. Drove away the degenerates of her living here. Mrs. Adler, we... Oh, you! Yes. Yeah. Oj tak. Thank you. It's been real hard, Dutch. We've been surviving, but only just. What we gonna do? Things have been tough. There ain't no doubt about that. Trust me. I am gonna get us. Oj, opowiedz mi historię o Kubie i o pieniądzach, które straciliśmy. This ain't over. Ain't none of you folks interested in our adventures? Guess we're more interested in escaping the hangman on our tail? Cheerful nymph of the prairie, wasn't you, Abigail? Oh, sure. My fair heart jumps for joy when I set eyes on you, Micah. Trochę mnie denerwował, Micah, w Kubie. We buried Hosea, Dutch. Charles and I stole his body from the law one night and gave him a proper burial. It was real nice. Mm-hmm. Yeah. Well, here you is. Well, I asked everyone I could find, and eventually someone knew. Piece said you fools were out here. Wkurzony. Shit! Give me a drink or something. Get your own damn drink. In our absence, Mrs. Adler piwo, here has been looking after things. Now sit down. This is Agent Milton with the Pinkerton Detective Agency. Already. On behalf of Cornwall Kerosene and Tar. The United States government and the Commonwealth of West Elizabeth. Here we go. We are here to arrest you. Come out. Czy on ma? O kurde, on ma wieżyczkę. Dobra, trzeba się wychylić. Actually, oh, ja pierdziele. Ask everyone you could find. Did you? Don't phone me. This is real bad. Stay out. Dobra, idę za Adler. No zaraz nas prostują. A. Uciekajcie z tego budynku, bo on się zaraz zjara cały. Ja pierdzielę. Nie mam broni jeszcze, imię już rewolwi. Ale dobra, tu się nas nie spodziewają. Spokojnie, ale Adler, dobra ty. Zimna krew. Warnięty w kurcze całe osiedle. No, powiem szczerze, że imponuje mi troszkę. Come on, follow me. No, to nie przejdziemy. Dobra. No, bo wieżyczka jakaś, kurde, czy co? Kolejna w sensie. Jednak nie wiem, o co chodzi. Tylko zastrzel. Uuuuj. I tu możecie się pożegnać z waszym z waszą misją. Bo wszyscy będziecie martwi. Znaczy już jesteście. Nara. Gdzie oni jeszcze są? O kurde, dobra, stałem się zażywa. Dobra, jeszcze raz. Skąd? Tam gdzieś są. Ja nic nie widzę. Dobra, żerem. Muszę podejść bliżej, bo tu nic nie widać. Kurde,
kurde, ej, co się stało? Zbugowało mi się. Dobra, ja robię podjazd. Gdzie on jest? Dobra. Jakie dymy tu są. Leży. Dawaj, jakiś kurde karabin. Dobrze. Oj tak, to mi się podoba. To mi się podoba, wieżyczka. O, to moja. Przecież jesteśmy w tajemnie. Ule, go rozpłułem. Ty jesteś ze mną, nie? Czyli coś się raspią nagle z dupy. Chicken laser. Nikt nie ucieknie. Jaka rzeź, masakra. Masakra, jaka rzeź. Bill and Sadie. No, Adler też pomogła. Znacznie. You okay, son? Sure. We ain't been back for more than a few days. What do we do, Dutch? Clearly, we need to leave. It'll take them some time to regroup. Mr. Pearson, Miss Grimshaw, start packing up. Javier, you and Bill, get out of here. Go scare off any scum still loitering about. We need a couple of days. Now, please, gentlemen. Sure. Ogólnie co ciekawe, ten rodzin nadal się nazywa Guarma, nie? Czyli tamto miejsce, już jesteśmy tutaj. Kurde, ale gdzie jest John? Aha, John, no właśnie, my go zostawiliśmy. I on go zlał po raz kolejny. On na początku jeszcze, w banku. No ja jestem za tym, żeby lecieć tam tu i teraz. No i od razu polecimy. Dobra. Okej. My lord, what a goddamn mess. Yeah, let's keep it burdel. Not sure what happens next. Whole thing has been hard on all of us. Most of all on Dutch, who seems half crazed no, by all się. We've gone through. Ani trochę się nie dziwię, że mogą mu trochę odbić. Dobra. Miejsce wykonana, srebrny medal. Zobaczmy. No, to było ciężko, bo ja nawalałem na ślepo. No to, mogło dać radę w sumie. Dobra. Nie chcę zostawić... O, jest nasz koń. Jest nasz koń. Wróciłem do ciebie, słuchaj. Masz kostkę cukru nawet. Lecimy do Sadie Adler. Bo tak jak mówiłem, no trzeba, kurczę, odbić Johnego. To przede wszystkim, nie Johnego, Johnego chyba, nie pamiętam jak się nazywa nigdy. Znaczy w ogóle tych nazwisk nie pamiętam. Jestem ciekaw ile mamy kasy. 5300, okej, okay, czyli odzyskaliśmy nasze pieniądze jakimś cudem. No to fajnie, to fajnie, no i co? Lecimy do Sadie. Przydałoby się trochę jakąś fryzurę zmienić czy coś, nie? Ale to może zrobimy po tej misji. Wiecie, żeby nas nie rozpoznali. Kurde, ale broda już druga. Dobra, lecimy. Ona jest w Saint-Denis, także nie wiem czy ciekawe jak duże grzywny jestem nałożona na nas. W ogóle jakie grzywne mamy
Czy w całym państwie mamy, kurde, ogromną jakąś, czy co? Zobaczymy. Póki co, mijamy kolejne osoby, nikt nas nie rozpoznał. A jednak napad zrobiliśmy duży, nie? Tam przecież w tej Kubie też nie było zbyt kolorowo. Ogółem tak jechałem i nagle Artur zjechał. Coś dziwnego się stało. Kto nas podniesie? Co tu się dzieje? Mister, are you okay? No, tak nie powiedziałbym. Mister, are you okay? Are you okay, mister? Ja tu sobie jadę, nie? Na chillu, wód, siadam. Patrzę sobie na telefon, bo sobie blok ekipy włączyłem. A tu kurde, Artur zjechał. No zobaczymy. Ej, dziwna sprawa, a tego się nie spodziewałem kompletnie. No ale co idzie? Coś musiało się stać, kurde, gdzieś. Się nawdycham może czegoś. No bo wątpię, że to jest jakieś ustawione. Na rozstajach. Can I help you? I need a doctor. Oh, just one second, sir. Come in, pal. Come in. No, mogę już iść, mogę. Chyba, że jakaś gruźlica czy coś, ale... Albo nie wiem, jakie są choroby, kurde, kaszlowe. I need some help. And so it seems. And that's doctor, mister, to you. I'm sorry. I was joking. Look, friend, I don't mean nothing, but... You got money? Krew. I mean before I start treating you, cause I got a family. Yeah, I understand. Here, will that do you? Sure. Thank you. Now... What's wrong? I mean, what appear to be the symptoms? Well, I think you've heard them. I'm coughing. Is there any blood? Sometimes. No. Okay, now here. Breathe. Brzmi jak gruźlica. Again? A tego byśmy nie chcieli, bo w tych czasach to było niewyrażalna choroba. Śmiertelna. What is it? It's not good news. Well, I guess that. You got tuberculosis. No właśnie. Really sorry for you, son. It's a hell of a thing. Oh, cool. You mean? You're real sick. You... It's a progressive disease, and you'll be... Now, the best thing is rest, and getting somewhere warm and dry and taking it easy. Now, is that possible? Sure, I can just take my winters in my country club in California. No, it's not possible. Well, ile nam zostało? No tego nie wiem, jak to w tym czasie wyglądało. Like I said, I'm real sorry. Yeah, well. Ja pierdzielę. Yeah, wait. Let me get you a little bit more energy today. No to nieciekawie, no Artur, kurczę, dowiaduje się o naprawdę złej rzeczy. Naprawdę złej rzeczy. Masakra. No to jest tak, jakbyście się dowiedzieli teraz, że kurczę, macie raka, nie? Mniej więcej. No nie jest to zbyt dobra informacja. Bo tak samo tego się nie dało leczyć, jak i teraz. Też ciężko. Nowotworami. Kurde no. Who
No tylko pytanie, ile mamy jeszcze czasu, nie? Bo to jest najważniejsze teraz. Ile nam daje czasu? Ta choroba. Masz teraz przypominę, czy co? Fryzjer a propos. Póki co żyjemy. Ciężko jest, ale jednak żyjemy. Dobra, minęło nam. Idziemy do Sadie Adler na misję. No i zobaczmy, co tu będzie się działo. Any problems coming in? Nah. Guess they know now we ain't in the city. Who, Mr. Milton's friends? Yeah, they've had patrols out ever since you boys disappeared. Well, no, she needs you. At least you're alive. For now, yeah. What happened in, Guama? Yeah. Nothing nice. Ale ja powiedz, akurat interesująca. Seems... No, odwaliło mu trochę, zresztą się nie dziwię. What began happening in Blackwater began happening years ago, maybe. Slow decline, I guess. What do you mean? I ain't quite sure. What happened here? I started gathering people up as best I could after you boys left. And John, you know that part. I do. And Hosea? So that too. Oh, we got Lenny's body out as well. Czemu nie mogę się ruszyć? To jest czasami zbugowane totalnie. Stoję, próbuję się ruszyć. Słucham jej, ale się... No już, no ale coś to jest nie tak. Dobra. Ruszamy. Jedziemy z Sadie Adler, która, no, tak jak już mówiłem, zaimponowała, bo naprawdę sobie nieźle poradziła. Nas nie było, ona tutaj wszystkim rządziła. Well, I figure before we do anything, we need to make sure John's even still at this prison. And how do we do that? No ja Johna chcę na pewno uwolnić, bo John jest spoko, ja go lubię. No a do tego, kurczę... No wypadałoby w końcu z naszym, wiecie, ziomkiem. That's exactly what we're gonna do. Balon? I found us a hot air balloon. You ain't serious. Now, the pilot, or whatever you call him, he thinks we're just in it for a lesson. Bit of a tour. He's quite the character. I think you'll like him. No mówię, no, ogarnięte jest, nie? A już kiedyś była misja ze mnie, chyba że ona chciała iść na misję. Znaczy, powtarzam się, ale no rozumiecie. Hey, we didn't know if you was even coming back. Whole thing hit folks real hard. You can see it. Heron's gone fallen fully into the bottle. No, się nie dziwię. Strauss is a bag of nerves. Swanson, well, Swanson's actually gone and cleaned up his act. So I guess o, it balon. Ain't all gone to shit. Oh, she a beauty, ain't she? From here on the ground, yes. Easy. Mr. Bullard? Hmm. Mr. Bullard. Ah, Mrs. Adler. It's good to see you. Good to see you. Ah, this is my friend I told you about, Mr. Morgan. Ah, yes, Arturo Bullard. At your service, sir. At your service. Arthur Morgan. Well, it's a nice, fresh day for flying, sir. A day like today, an Icarus would have made it across the sea. Ha, ha, ha. Have you ever flown before, sir? Quite a thing. Now, można powiedzieć. Put these on and hop in. Well, ain't she coming? Ah, well, women can't fly, sir. Are you insane? They can't. Oh, no, sir. It does terrible damage to them, to their vapors. I thought everyone knew about that. Why, a delicate flower like Mrs. Adler? Heavens above or below. Ah. Where'd you find this guy? I told you two would get on. Are you sure about this? Certain, sir. Quite certain. Mrs., let us away. Wish us luck. I've only crashed twice. Now, pull on that rope and hope for the best. Ah! Okay. A to ja mam jeszcze sterować, no proszę. How did you get? Ej, no, ale tego ci się nie spodziewałem. Up, up and away.
A mogę sterować, czy pójść tego? Ty, ale patrzcie, jak ten wskaźnik po prawej wolno idzie, to kurczę, chyba będzie miał bardzo wysoko. We should still have some decent views over the river. Patrzę, jak mega wolno idzie, będzie mega wysoko. Ablutions, liquids over the side, solids. Do your utmost to levy the situation until we land. Okay, Mr. Bullard. Mr. Bullard. I had a client once who fell foul to a rotten oyster on the ascent. A decidedly harrowing experience for all involved. Mówisz? Keep going, wierzę. Sir! We need to get up above the clouds. Kurde, żeż tak? It really is stunning up there. You'll have seen nothing like it. No, to z pewnością. Widoczki, no. Ale i tak, to co było w Kubie, szkoda, że nie zdążyłem zwiedzić tej Kuby. Ja myślałem, że trochę dłużej tam idziemy i że zdążę sobie zwiedzić ją. Ale pewnie tam nie było za dużo zwiedzania, no ale i tak, można było się obejrzeć. Także troszkę żałuję, no ale to trudno. No, widoczki. Heavenly indeed. Quite remarkable, isn't it? No, racja. Feels like we have a nice westerly wind, so keep her around this height. This particular vessel is state of the art, sir. Imported from Europe. You won't find more than a couple of these on this side of the pond. So long as it works. Okay, we're getting a little high now. Dobra, teraz trzeba puścić. To wysoko było. Please descend a little. There isn't enough wind at this height. Tak jest, szefie. O Jezu, aż mi laguje. Leciutko. You sure you shouldn't be doing this? Oh, not at all. A child could operate this with a little supervision. Besides, Mrs. Adler told me you were very keen to learn. No tak, zdecydowanie, to zdecydowanie. She did she? Szkoda, że jej tu nie ma. Ale odgłosy. No. My mother was a keen student of the Italianate. Arturita, my brother's called Alvisario, so you could say I got off lightly. Look, I'm trying to concentrate here. Wleć do więzienia. To tak na poważnie. Ciekawe, co on sobie myśli. That's better. Look, we can see for miles now. Gdzie jest to więzienie? Daleko? Czekajcie, ja na mapie muszę zobaczyć. O nie, to z... No, tak jak myślałem. Ale wolałem się upewnić, czy to nie jest przypadkiem gdzieś pod nami. Ale to chyba widzę. Śniadał pan w mieście? To znaczy śniadał. Maybe he's off the throttle there, sir. So, if I may. Kurde, aż mi shift wywaliło, stałe przyciski klawisza. Aviation. Oj, no jest to. Jest to moja pasja ogromna od dzieciństwa. Ah, a very nice woman. And tak, dokładnie, dokładnie. Udało jej się, zaciekawiło mnie to. Zdecydowanie, pani Adler to bardzo miła i piękna kobieta. Did you know they locked up the man who wrote that in a mental asylum? I did not, Mr. Bullard. Ja też nie wiem. No need to go any higher. Dobrze. Ja chcę po prostu dolecieć do tego więzienia, wie pan. Pan o tym nie wie, ale tylko mówię. See that building up ahead on the island? That's the infamous Sisica Penitentiary. Sisica. No to tam właśnie planuję polecieć. We shouldn't fly too near to it, though, sir. Przepraszam. Sorry, we're going in for a closer look. What do you mean? Tego się nie spodziewał. Mr. Morgan, please, this is most irregular. Well, you want a happy customer, don't you? Look, this isn't funny now. What on earth are you doing? The guards are bound to spot us. Nie pasuje panu. Calm down. They won't care if we stay high enough. I'm just looking for a friend of mine. A friend? Oj tak. The bastard has a habit of being in the wrong place at the wrong time.
I heard they got no, them working the fields. Chain gang. Dear God. Dobra, to troszkę niżej. Polećmy, żeby móc widzieć. Żeby móc widzieć go. Bo w ogóle to są takie wyspy, nie? To nie tak sobie to wyobrażam, ale spoko. No, coś tam jest chyba, nie? Albo po prawej, albo tam. Dobrze, zobaczmy. Znajdźmy naszego kolegę. Relax, Mr. Bullard. A strażnicy nic? Nie próbują nas przestrzelić? Keep us well away. I'll do my best. Dobra. This filly isn't the easiest to control, you know. That's not him. That ain't John. No to co wiem. O, jest. No pewnie, że tak. Yep, that's him. Oj. Chłopak, ty Neumana. Tyle nas przestrzelam. Przecież wystarczy, nas przestrzelam. Będziemy w dupę. Wow. We should stay at this altitude. It's heading northwesterly, so that should take us back to land. Ale ja nie chcę dolecieć z Wordingland. Ty no, trzeba mu pomóc. Halo, John. Nie, no. We're in the clear now, Mr. Bullard. Ja get up. A co z Johnem? Good Lord, my heart is pounding. No, trzeba mu pomóc, kurde. I must say, the specifics of this job were not described to me at all sufficiently. Well, it's done now. No i nie wyszło, nie wyszło. W sensie, kurde, no chyba, że mieliśmy tylko na zwiat, no ale z Richardem przecież widzieliśmy, że tam jest to, co... There's Annisburg. Sure. Good Lord, is that Mrs. Adler? Where? Being chased. Ja pierdziele. No... Can't get us near. Will there be more trouble, sir? I expect Troszkę. So. I'm starting to rather enjoy this. Zaczyna mi się podobać. Ja chyba się nie spodziewał, że będę zabijać ludzi. Kurde, nie mogę trafić. No nie no, dobra, koniec tego. Będę nawalać w ciało, bo w głowę ciężko. No to lepiej, już lepiej, że dobrze, że Driscoll, a nie kurde Pinkertoni. Szczerze. Yes, she does. I think I might need to adjust my feet. Spokojnie. Mam wolne 5 koła. Dawaj, kurde. Dobrze. Oh dear, that poor leg feels decidedly scrambled. Kurde, nie mogę trafić. Oh my god! Dobra, leżę. Dobrze, że ty jesteś, bo ja nie byłbym po niej, nie? Spodobało mi się zabijanie. Mógłbym broń dać, albo lepiej, nie? Że ze sojusznika zajdziemy. A, dostał kulkę, kurde, z karabinu w plecy i nic z tego. Co nie robi. No mogę w niego strzelić? O kurde. Przepraszam, nici z naszego sojusznika. Lina? Bez kitu, dobry pomysł w sumie. Spokojnie. No nie, no po co? No,
Zdążyłam, no patrz, zdążyłam, to nie, żeby zdążyła. Ale ja się tak puściłam, zdążyłam na 100%. No, chyba nie jestem tu high. Zapraszam. No już, już, spokojnie. Czemu jej podnieść nie mogę? O, teraz. No dobra, Boże. A ty się wspinaj. Dobra, dawaj, wbijaj. Twarda mapa, to trzeba jeszcze cerować, nie? Szukaj nam jakby co. Dziwne, że nie spadamy. No właśnie. Ty, no trzeba było kierować. Ale dobrze, że do wody. Nie no, Arthur to był... Było... Było gorąco. Ważne, że żyjemy. Damn it, look! There's more of them on the other side! They must have followed us. Get behind something! Ty no, patrz, takie dymy ostatnio, cały czas się nawalamy. Czasami brakowało tym nawalania, teraz tylko cały czas. No to sobie szybko damy radę, no. Dobra, chodźcie tu. Oj, nie trafiłem. No, a ty, Boże, też byś kurde się przydała tu. Dobra, zajmij się tymi za nami. A ja zabiję... Dobra. A, już. Ona nie zmierzała, nie zamierzała ich zabić, nie? Chciała na mnie poczekać. Żeby nie było. Żeby wszystko ona zrobi. Ken, jakie ty tylko ci ruchy. No. Koniec was. Wyciągam rewolwer. No trafiam pierwszych, kurde, 4 strzałów. Nie no, i celność spadła mi po prostu. Dobra, koniec. Koniec zabawy. Masz kurde, pofukowany. Nie uciekacie jeszcze? To się schowam. Złoty rewolwer. Dobra, ostatni. O, na chwilę ostatni. Ale... Dobra, schowałem się i biorę, kurde, karabin, jak się strzela tu. Nikt nie ucieknie. Mówię. Wszyscy leżą ładnie, Sadler, kurde, dobra jesteś. Nie wygląda, nie? Mam taką, kurde... Zabójcie, nie, ale... No i tam, w dupę z nim. No w sumie też, ale... No i dobrze. No i dobrze. Okay. He's already been tried twice for murder and found guilty. Sure, no doubt he'll escape again. No, he won't, because we're gonna make sure of it. A, ty bez kitu, teraz będziemy obstawiać miasto. Ja jestem za tym. Nie, ja jestem za tym. Ja jestem za tym. Dutch, he wouldn't even help us with Marston. And our situation is really messed up right now. You know how things is. Bastard's gonna swing. I'm gonna make sure of it. Closely followed by Marston. You saw him? Yes, in the fields. No, to najpierw proponuję pomóc Johnowi. Then we go rescue him. Jak? From a state penitentiary? No, but from the fields? Yes. O, that we can manage. Bez kitu. Well guarded. Nie go powieszam. Sure, but not behind bars. No, it's not behind bars. So, that's how we'll do it. Bust him from his work detail. Dobry pomysł. Yes.
It's best just the two of us go. Two of us is all there is, anyhow. So, man. Good, because two is all we'll need. I'll get us a boat, a little one, and we'll sneak in and get him out of there. Meet me at Copperhead Landing. Dobra. Thank you, Arthur. Nie ma za co. Dobra. I heard that. Dawno nie było wyświetlone, ile procent gry przeszliśmy, więc sprawdźmy to. Aha, nie mogę jeszcze. Trzeba czekać. Ikar i przyjaciele. Dobra, więc zobaczmy tryb fabularny i zapiszemy. Było 54,3%, a teraz może być nawet około 59% i taki jest 58,6%. Także sporo skoczyło. No i co? To by było na tyle dzisiaj. Ja tu jeszcze przy okazji obrabowałem wszystkich tutaj od Riscoli. No i widzimy się w następnym odcinku. Pamiętajcie, łapka w górę, subskrypcjach. No i widzimy się już niedługo. Siema.